Mówiłyśmy o tym, że parabola może przecinać oś x-ów w różnych punktach i nie zawsze jest tak, jak nam się rysowało dokładnie, że można było wartość przeczytać. Zastanawiam się, co zrobić i jak wyliczyć, jeżeli ta parabola przecina tą oś x-ów w takich dziwnych miejscach. Musimy, te dziwne miejsca nazywają się pierwiastkami funkcji kwadratowej albo pierwiastkami równania kwadratowego ax kwadrat plus bx plus c. To jest całe dość długie wyprowadzenie i pokażemy to od samego początku. Mamy funkcję podkreśloną, kwadratową i z tą funkcją będziemy ją troszeczkę różne rzeczy robić, będziemy ją zmieniać. Na początek wyciągniemy przed nawias współczynnik a. Przypominam, że a jest różne od zera zawsze. No i dostajemy to, co jest w środku, a zostało wyciągnięte przed nawias. A teraz zrobimy taki pewne dziwne działanie. Mianowicie, mamy x kwadrat w nawiasie, a jest przed nawiasem. W następnym wierszu już. I potem mamy plus b przez a razy x. I tutaj zarówno licznik, jak i mianownik pomnożymy przez 2. Oczywiście całość, jak wiadomo, ułamka się nie zmienia. A potem dodamy wielkość ułamkiem b kwadrat przez 4a kwadrat. Jak się dodaje, to żeby nie zmienić wartości, to trzeba odjąć, wobec czego odejmujemy. Aha, czyli i to nam się tak jakby redukowało, tak. Zawsze można dodać i odjąć. Natomiast ostatni ułamek c przez a mnożymy licznik i mianownik przez 4a. No i wtedy mamy 4a w liczniku i w mianowniku. Tak. No to teraz proszę zauważyć, że to strasznie dużo zamieszania tutaj. No ale teraz zobacz, że pierwsze trzy wyrazy, może je wskażesz, ale może nie a, wolałabym, żebyś a nie zakreślała. Razem. Pierwsze to są dwa, a jeszcze ja chciałam trzy wyrazy. No to jest pierwszy. To są dwa. X kwadrat plus 2b przez 2a razy x. Pierwszy, drugi i trzeci. Tak, te trzy wyrazy to jest nic innego jak x plus ułamek b przez 2a do kwadratu. Bo to jest kwadrat pierwszego wyrażenia, czyli x kwadrat, plus podwojony iloczyn pierwszego przez drugi. Czyli to jest to. Tak, czyli to jest x razy b razy 2 dzielone przez 2a. I trzeci wyraz to jest kwadrat trzeciego wyrażenia, czyli b kwadrat przez 4a kwadrat. A to, co zostało, czyli to. Nic z nim nie robimy, tylko zapisujemy w postaci jednego ułamka z minusem przed ułamkiem. Tak. I tutaj to, co jest w liczniku, czyli b kwadrat minus 4ac, jest niezmiernie ważnym wyrażeniem w równaniach kwadratowych. Oznaczamy to grecką literą delta i to się nazywa wyróżnik funkcji kwadratowej. Wyróżnik funkcji kwadratowej. No więc mając już to wprowadzone oznaczenie, ta funkcja kwadratowa na początku wprowadzona, czyli f od x równe ax kwadrat plus bx plus c, przekształciła nam się do postaci, może ją podkreślisz, takiej. Prawda? To jest to samo, co jest wyżej, tylko zamiast b kwadrat minus 4ac jest delta. Dobrze, i to się nazywa postacią kanoniczną funkcji. Postać kanoniczna funkcji, czyli taka podstawowa postać funkcji kwadratowej. No to teraz przejdziemy do równania kwadratowego, dlatego że my szukamy cały czas tych x-ów, dla których funkcja przyjmuje wartość 0. A więc w miejsce f od x podstawiamy 0. Czyli to jest to 0? Tak. No to ponieważ a jest zawsze różne od 0, wobec czego możemy podzielić przez a i mamy ten poniższy wiersz. Prawda? Jest nie delta przez 4a, tylko delta przez 4a kwadrat. I teraz przechodzimy do następnego wiersza. To jest innym kolorem napisane, żeby podkreślić, że
to, co jest powyżej tego niebieskiego, to jest różnica kwadratów. Mamy jakiś wyraz do kwadratu, jakieś wyrażenie do kwadratu, minus coś, z czego możemy wyciągnąć pierwiastek. I my to robimy. I mamy różnicę dwóch wyrazów razy sumę dwóch wyrazów. Wiadomo, że c kwadrat minus d kwadrat to jest c minus d razy c plus d. I to byśmy tu napisali. I tu mamy iloczyn dwóch wyrazów, dwóch wyrażeń, które jest równe 0. No kiedy iloczyn jest równy 0? Jak albo jeden wyraz jest równy 0, albo drugi. No właśnie, i to pod spodem jest napisane. Czyli, że albo to jest równe 0, albo to jest równe 0. I z tych wyrazów, z tych wyrażeń wyznaczamy sobie x, bo x jest naszą niewiadomą, to czego szukamy, tym pierwiastkiem, które szukamy. I otrzymujemy dwa pierwiastki. X1 i X2. O, przyszło mi na myśl, że te pierwiastki, o których tu mówimy, to nie są te pierwiastki tak oznaczone. Ależ oczywiście, że nie. To jest to oznaczenie, żeby tego nie mylić. To są argumenty, dla których wartość funkcji przyjmuje 0. I wtedy dostajemy, możemy zapisać funkcję kwadratową, naszą wyjściową, która początkowo miała postać ax kwadrat plus bx plus c, właśnie w ten sposób. A razy x minus x1 razy x minus x2. Więc teraz proszę napisz taki przykład. F od x. Dobrze, poczekaj, kolor. F od x. Równa się x kwadrat minus x minus 2. I pytanie jest, jakie są pierwiastki tej funkcji. No i jak się do tego zabrać? Najpierw musimy znaleźć deltę, czyli wyróżnik. Przypominam, delta to jest b kwadrat minus 4ac. No to b jest równe ile u nas? B. Tak. Jest równe minus 1, bo to jest współczynnik stojący przy x. Czyli napisz b równa się minus 1. Tak. B jest równe minus 1. A jest równe 1. A dlaczego? Skąd to wiesz? Bo co stoi przy x kwadrat? Jest jedynka. I c jest równe minus 2. No to podstawiamy teraz i obliczamy deltę. No dobra, to tutaj mamy delta i równa będzie się 1 do kwadratu, to minus 1 do kwadratu to 1. Tak. I odjąć 4 razy a to 4 i razy minus 2 to jest minus 8. Tak, czyli będzie. Czyli dodać 8, tak? Mhm. Czyli 9. A tak, żeby policzyć te pierwiastki, musimy mieć pierwiastek z delty, co widać jeszcze na górze, prawda? No tak, tutaj pierwiastek i tu tak. Pierwiastek. No i teraz wyraźniej widać, dlaczego są dwa te pierwiastki. Dlatego, że jak weźmiemy pierwiastek z 9, to ile to jest? 3. Albo minus 3. Mm-hmm. Bo 3 do kwadratu jest 9 i minus 3 do kwadratu jest 9. A, no rzeczywiście. Czyli lub minus 3. I w ten sposób pod spodem pisz x1 równa się minus b, czyli minus b. Może już nie wzorem, tylko będziemy podstawiać. Minus b to będzie 1 plus 1 plus pierwiastek z delta, czyli plus 3. Dzielone przez 2, bo a jest 1, czyli tam może plus 1 niepotrzebnie, bo to myli, prawda? No jakby się wypasowała. To z tego minusa nam wyszło. Tak. Czyli to jest po prostu 2. 4 przez 2 to 2. A x2 to jest 1 minus 3 dzielone przez 2.
czyli minus 1. I teraz nasza parabola, gdybyśmy ją chciały narysować, przechodzi przez, już mamy punkty na osi x, przez które ta parabola przechodzi. 2 i minus 1. Tak.